mamy parszę 41, parsza Pinchas, od imienia kapłana, syna Aarona. Może tak na wstępie, bo może nie każdy wie, co to jest cielec. Cielec to jest cielątko. Cielątko, czyli do roku, to mniej więcej tak mówi się o barankach czy o koziołkach, to jest mniej więcej do roku czasu to zwierzątko ma. Samiec bez skazy. Czyli można powiedzieć innym językiem dziecko krowy. To tak, bo nie każdy może wiedzieć, co to jest cielec. Tak jak zrobiono sobie złotego cielca. Inna nazwa to jest jałówka, to jest samica. Chyba. Bo tu jest tak, jałówka to jest w ogóle młoda krowa. Ale samica. No właśnie nie wiem, ale tutaj jest słowo byk cały czas. W przekładzie Nowego Świata. O właśnie. No dlatego dobrze, że ten temat poruszam. A tutaj jest ten. Byczek, tak. Tak można by to nazwać. Mówię, to jest do roku mniej więcej zwierzę. Cielca, tak, no właśnie. Bo ten baran to już jest starszy. Baranek, jak jest mowa, akurat w tym przekładzie to jest ten właśnie do roku. Baranek paschalny też tam dopuszczany był jeszcze przy pasze koziołek. To pamiętajmy, że to jest, jak jest to zdrobnienie, to jest do roku zwierzę, samiec bez skazy. Oczywiście są baranki samice składane, ale to nie jest w ofiarze całopalnej. To zaznaczam. Jeżeli jest samica barana, nie wiem jak się nazywa fachowo. Owca. Owieczka. No tak, ale to też można różnie rozumieć, tak? Owca, bo to owca to jest ogólne też można powiedzieć określenie. To jest w jakiejś innej ofiarze. W kącie w całopalnych, miłej jako miła woń jest właśnie ciele, czyli młoda krowa, młody byk, czyli samiec. Samiec, tak? Lub samiec owcy do roku, lub samiec kozła do roku. To są. Ja to zauważyłem, że to jest niewzruszone. Oczywiście są błędy czasami, bo jest odnośnik do innej ofiary i jest ten zwrot. Powinien tam być podobnie, bo pewne czynności są, powtarzają się i powinien być ten zwrot, że podobnie jak tamta ofiara całopalna, ale to jest ofiara za jakieś zaduszyczynienie czy coś i to nie jest już wtedy jako miła woń. To się zmienia, tak jak to tutaj było wspomniane w którymś wersecie, nie wiem, czy pamiętacie, że pod górą Synaj składano te całopalnia miła jako miłą woń, a jeszcze przybytku nie było. Pod górą Synaj dopiero po roku przybytek już był działający, ale nie wiem, czy oni stamtąd nie poszli, czy cały czas obozowali tam. Nie pamiętam tego szczegółu. No cały czas byli na miejscu, tak jak ja pamiętam. Też mi się tak zdaje, że oni tam cały czas stacjonowali. Dopóki nie wybudowali przybytku i wszystkiego, co. Ale tak, ale te ofiary też były spalane, chociażby mamy to, że Abraham Noe też składał tą ofiarę, to były ofiary miłej woni, jako całopalenia. Ta ofiara już zadośćuczynienia, tak zwana za grzech, pojawia się dopiero w tekstach hebrajskich, zaznaczam, bo w polskich jest bardzo dużo zagmatwania w tym temacie. Dopiero się po grzechu cielca zaczyna to pojawiać. Czyli te ofiary chatat i tam zadośćuczynienia trochę to omawiane było swego czasu. Czy pierwszą ofiarę, o której Biblia mówi, złożył Abel, zresztą Kain też, tak. Tylko ofiara Kaina nie była. Pokarmowa była. Przyjęta. Z tym, że o ile ja dobrze pamiętam i czegoś nie mylę, to w publikacji, którą pożyczyłem, którą masz, wynika, że to nie było słowo korban. To słowo korban dopiero się pojawia później. Tak, no można tylko domniemywać, tak, że to była to ofiara całopalna. Przez Abla złożona, Kain złożył ofiarę pokarmową i też w pewnym sensie oni razem, to co czytamy tu, bo
te dodatkowe oddania, czyli z pokarmów, płynów do całopalnej ofiary miłej woni było później wprowadzone. Ale jakby popatrzeć na ich obu, to złożył Abel całopalenie, a Abel złożył pokarmową. Kain, przepraszam. To jakbyśmy to teraz tu czytali. Oni razem jakby zrobili to, może w pewnym sensie nieświadomie to uczynili. To też może rzutować na to późniejsze, bo dlaczego Bóg wprowadza te dodatkowe z tą mąką zagniecioną z oliwą i tam dodatkowe do tych ofiar. Ale no, ciekawy temat, warty przeanalizowania. Natomiast ja cały czas walczę z pewnym dogmatem, który funkcjonuje, że baranek paschalny była to ofiara za grzech. To jest nieprawda. To był tak zwana biesiadna, spożywana ofiara na żaden grzech. To było na upamiętnienie. Zresztą chyba w dwóch miejscach jest dokładnie powiedziane na upamiętnienie wyjścia z Egiptu, na uwolnienie synów Izraela też od zwiastuna, który śmierć przyniósł w Egipcie. To jest tego typu oddanie, ofiara. Zresztą miała być pieczona i zjedzona, tak? Innego rodzaju. Dobrze, mamy tą parszę, Pinchas. Czy jakieś pytania? Może tak jak z tym cielcem, tak? Mogą być banalne w pewnym sensie pytania, ale dla kogoś może być to bardzo istotne i ważne. Bo tak jak powiedziałem, no ja też będę chciał poruszyć pewne trudne tematy, dosyć wnikliwie. Będę starał się to temat podejść do pewnych spraw. Tutaj każdy z nas ma jakąś wiedzę, nie każdy wie to samo, tak? Dlatego rozmowy, dyskusje są uważam właściwe. Tym bardziej, że mamy dzisiaj. Trzeba sobie włączyć. Dzisiaj mamy dzień błogosławiony, tak? Bóg szczególnie ten dzień ubłogosławił. Ubłogosławił, tak bym to powiedział. I on chce wszystko najlepsze dla każdego, kto słucha jego głosu. Dlatego uważam, nie wypowiadam tego, bo też wiele ludzi nadużywa tego określenia, ale jego duch, jak jesteśmy pod jego błogosławieństwem, jego duch działa. Przenika. Między innymi przez dyskusję, tak? Szukamy Stwórcy. Przez różne informacje zaczynamy go poznawać, dlaczego tak robi, a nie inaczej. Możemy go poznać, nawet go nie widząc. Przez jego dzieła, przez jego postępowanie i tak dalej. Ciekawe było to zaznaczone w piśmie, że wracając do początku parszy, że te osoby zabite przez Pinchasa to byli syn i córka naczelników rodu. No mówiłem to ostatnio, tak wspomniałem o tym, że tutaj będzie w następnej parszy. Z imienia w dodatku, tak? Tak. No ten też mówią o tym tasiemcu brazylijskim, o Mojżeszu, gdzie właśnie jest ta sytuacja ukazana, że ta Kozbi to była wysokiej rangi kapłanką w tamtych szczepach moabickich. I jakby no tak to ukazano w tym filmie. Córka naczelnika, tak, przynajmniej w tym przypadku. Tak. Znaczy, bo w filmie oni pokazali, że ona była córką tego cura, tak? Nie pamiętam już to dla sobie. Cór, tak, to jest tak napisane. Ale w filmie ja mówię, że chyba pokazali, że ona była jego córką. No ale w Biblii też tak jest, że córką cura była. I w filmie pokazano, że była córką cura i siostrą żony Mojżesza.
To tak, no, przypominając sobie. No ale to film, tak? Skąd oni to wzięli, nie mam zielonego pojęcia, ale tak było to przedstawione. To już Biblii o tym nie ma. Nie ma, nie ma. Ale tam sensownie w miarę to było zrealizowane, żeby to... No, mówię to z tego względu, że 3000 lat temu, ale no jakby takie kwestie polityczne już przy takim dopiero powstającym państwie się pojawiały, bo ta kobieta miała na celu odwieść potomków Jakuba od Boga. Tak, no tak jak powiedziałem wcześniej, no tu trzeba by wrócić do poprzedniej parszy, że prawdopodobnie ten, jak on się nazywał, Balaam prawdopodobnie, jak nie przeklął w końcu tego, to pouczył Balaka, jak może doprowadzić do upadku, że Bóg sam się obróci przeciwko nim i zacznie ich wytracać. I prawdopodobnie, no, tak jak mówię, ta ekranizacja też w tym w pewnym sensie pokazuje, że to tak zaczęło funkcjonować, że oni właśnie chcieli uniemoralnić ten naród pod względem duchowym, i Bóg wtedy sam ich uśmierci. No i w pewnym sensie to zaskutkowało w jakiejś części, tak? Znaczy ja może tak dokładnie nie pamiętam, ale w którymś chyba z listów apostolskich w Nowym Testamencie jest napisane, że to Balaam namówił, że w ten sposób można zwieść. Tylko mówię, no szczegółów nie pamiętam. No nie, tak, nie, no mi się też tak, ja też to czytaliśmy chyba. Na zapłatę jakąś. Tak, no, o, tak, też coś takiego. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie pouczył Balaka, jak że nie może przekląć, ale może w ten sposób taki siak doprowadzić no do upadku. Chcę powiedzieć, że od środka najgorszą rzeczą jest zepsucie od środka, tak? Zepsucie rodu. Rodu i odejście od Boga. Dopóki byli przy Bogu, dopóki byli jednością, ze wszystkim sobie radzili dopiero. Jak zaczyna człowiek odchodzić od twórcy, to się zaczynają gorsze sprawy. Ja może odczytam z Księgi Objawienia 2.14. To jest list do zboru w Pergamonie. I tu słowa naszego Zbawiciela są takie. Mam jednak przeciw tobie parę rzeczy. 2.14? Tak, Objawienia 2.14. Mam jednak przeciw tobie parę rzeczy. Są u ciebie ludzie trzymający się nauki Balama, który uczył Balaka, jak skłonić Izraelitów do grzechu, do tego, by jedli to, co ofiarowano bożkom i wdali się w niemoralne kontakty seksualne. Chyba ten werset miałem na myśli. No i też go czytaliśmy właśnie tydzień temu. I było to poruszone. Może pójdźmy dalej, tak, troszeczkę, bo to już raczej było wyczerpująco omówione tydzień temu, ten temat. Bo ja też mam w głowie cały czas, zresztą wiecie, znacie mnie, kwestie słów, słownictwa. Agnieszka powiedziała, że państwo się zaczęło tworzyć. I analizując nawet dzisiaj jeszcze rano pewne określenia, które mamy w Biblii, są to błędne określenia. I te błędne określenia później powodują, że już nie mówię o typowo błędnych, powsadzanych, ale błędne określenia współczesnego języka, tak jak to państwo, bo w Biblii, znaczy w Biblii, Bóg używa innego określenia. Bóg używa określenia ziemia obiecana.
idziemy do ziemi obiecanej. Nie idziemy do ziemi Izraela, nie jest to ziemia Izraela, tylko idziemy do ziemi, oczywiście jak Izrael, czyli Jakub był tam wcześniej, to wtedy ten obszar, który zajmował, było to jego ziemią, można tak to nazwać, jako przymiotnikowo nazwać, bo chodzi mi o tą różnicę. Jak używamy nazwy przymiotnikowo, czyli ziemia Izraela, ziemia Kowalskiego, ziemia, nie wiem, Roberta i tak dalej, przymiotnikowo, a nie rzeczownikowo, czyli nazwa własna. To jest ta różnica. I zauważyłem, że w tekstach Biblii zaczęto używać zwrotów rzeczownikowych, natomiast jeżeli się niektóre przekłady używają przymiotnikowo określeń, też jak w wielu przykładach, jak z tymi ofiarami, z oddaniami jest wiele bałaganu i nie ma jednolitości. W każdym razie chciałbym zacząć to, co chcę powiedzieć tutaj a propos przymierza z Pinchasem. Dobrze mówię, z Pinchasem? 25-13. Chciałbym wprowadzić to, co chcę powiedzieć, jednym wersetem. Mateusza 16-6. Bo zbliża się święto i ta wypowiedź jest wypowiedziana, uważam, w kontekście sedna tego święta. Dni świątecznych, tak można powiedzieć, czasu świątecznego. Przeczytajmy Mateusza 16:6, przekład poznański. Jeszua im powiedział: strzeżcie się pilnie kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Tych kwasów, ten kwas, wiemy, że w kontekście święta przaśnego chleba, tutaj chodzi o, w innych miejscach Jeszua wyjaśnia, o naukę. Czyli ci nauczyciele przekazywali pewnego rodzaju fałszywe, oczywiście nie wszystkie, tak jak kwas zakwasza całe ciasto, wystarczy kawałeczek, tak samo w tych przekazach tych nauczycieli jest wiele tak zwanego dobrego, ale tam Jeszua mówi, strzeżcie się pilnie tej kwasy, czyli macie być trzeźwi, macie być wnikliwi i ten kwas wyłapać i odrzucić. Zobacz, czy ja mam współgospodarza, że ja chyba nie mam dostępu. Jest widoczny ten obraz. I mamy to przymierze, przymierze w liczbie 25-13. Ciekawe przymierze. Ja dopiero teraz w tym sezonie, że tak powiem, czytania Tory zwróciłem na to uwagę. Przeczytajmy sobie to, jak to, bo to Bóg, Jahwe Najwyższy wypowiada te słowa i ja zauważam, że Bóg, Stwórca, bardzo precyzyjnie wypowiada każde słowo. Oczywiście mamy to w przekładzie, ale da się tutaj akurat w tym miejscu tą precyzję wyłapać. Tak samo jak tą precyzję damy radę wyłapać, gdy Bóg przekazuje Mojżeszowi dokładnie, co ma zrobić, żeby wydobyć za drugim razem wodę ze skały. Tą precyzję i ścisłość. I tutaj jest, czytamy tak, czyli 25-13. Dla niego i dla jego przyszłego potomstwa będzie ono przymierzem. Może 12, tylko powiedz mu, czyli Pinchasowi, synowi Elazara, zawieram z nim moje przymierze pokoju. To przymierze pokoju też jest ciekawym zwrotem tutaj użyty, to już tak nawiasem mówiąc. Dla niego i dla jego przyszłego potomstwa będzie ono przymierzem wiecznego kapłaństwa, gdyż okazał życzliwość wobec swego Boga i złożył zadośćuczynienie. Tak, że okazał żarliwość wobec swojego Boga i złożył zadośćuczynienie za synów Izraela. Co tutaj jest precyzyjnego w tym zwrocie? Czy
Bóg tu użył określenia wiecznego kapłaństwa w świątyni? Zwróćmy na to uwagę, bo chcę zwrócić uwagę na ten zwrot. To przymierze dotyczy tylko i wyłącznie kapłaństwa. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy później mowę o kapłaństwie, ale nie w kontekście świątyni. Dlatego to sformułowanie tutaj jest bardzo precyzyjne. Bóg wie, że to przymierze jest wieczne, ono nigdy nie ustanie, ale ono nie wiąże się stricte ze świątynią jako budynkiem, jako budowlą. Może zawsze. Ale przymierze kapłaństwa to dotyczy, że będzie kapłanem, że będzie służył w świątyni. Tak? No ale część czasu wiązało się. No to... tak, ale to nie wyklucza, bo to jest przymierze wieczne. Znaczy, no to może dodaj, że chodzi o to, że nie w każdym czasie wiązało się z kapłaństwem świątyni. Tak, bo tu jest przymierze wieczne i można by tutaj dołożyć do tego, że to chodzi o świątynię, że to kapłaństwo powróci, ta obietnica się spełni, bo wybudują świątynię tak zwaną trzecią i to kapłaństwo i to przymierze powróci, ale ja chcę powiedzieć, że to przymierze trwa w pierwszym wieku po zburzeniu i trwać będzie zawsze, mimo że nie będzie nie ma i może nie być w ogóle świątyni i to kapłaństwo może trwać. Przeczytamy kilka wersetów, które to tą tezę potwierdzają. Objawienie 5:8. Bo też trzeba zaznaczyć, że tą świątynię, którą chcą tej ziemi zwanej Izraelem wybudować, ta świątynia ma nie mieć nic wspólnego z Jehoszuą, z Mesjaszem. To trzeba zaznaczyć, jak przeczytamy zaczniemy czytać te wersety. Ona ma nie mieć nic wspólnego. To ma być lewickie, z powrotem przywrócone lewicki obrządek. A czytamy w Objawieniu 5:8. A kiedy wziął księgę, od 5:8, a kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 staców upadło przed barankiem. Baranek, wiemy o kim tu jest mowa. Każdy mając harwę i złote czasze pełne kadzideł, są to modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę, czyli do tego baranka, i otworzyć jej pieczęcie, czyli ty baranku, bo zostałeś zabity. I teraz zastanówmy się. I nabiłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, czy z lewitów też, ale z każdego pokolenia, nie tylko lewitów, różnojęzycznych narodów i ludów, a wiemy, że w obrządku lewickim nikt nie mógł oprócz Aaronitów, a później już ściśle już tam konkretny ród, teraz nie mogę sobie przypomnieć, mógł tylko w świątyni te czynności używać, a tutaj mamy nabyłeś, czyli Jehoszua, Mesjasz, nabył z każdego pokolenia różnojęzycznych narodów i ludów i uczyniłeś dla Boga naszego królestwem i kim? I kapłanami, a będą królować na ziemi. Czyli wracając do liczb 25-13, to przymierze wieczne kapłaństwa znajduje odzwierciedlenie w tych słowach, ale tylko pod Jeszuą. Natomiast jeżeli weźmiemy tylko kapłaństwo lewickie, to się nie zgadza z tym, co czytamy w objawieniu. Bo są różnojęzyczne narody i ludy i pokolenia, wszyscy, którzy nie są, bo mogą być oczywiście z tego i właśnie ta trafność, precyzja tego przymierza z Pinchasem wtedy ma zastosowanie, ale też wchodzą inni ludzie jako kapłani. Dlaczego inni?
Dlaczego tutaj nie jest na przykład napisane, że tylko będą tymi kapłanami potomkowie Pinchasa? Przeczytajmy sobie na przykład objawienia 20, bo to jest podobna myśl. 20 rozdział 6 werset. Ale zaraz dojdziemy do tego, co powiedziałem. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Śmierć druga nie ma władzy nad nimi, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa, 1000 lat z nim będą królowali. A czwarty werset mówi, co to są za ludzie. Tak. Natomiast tutaj jest połączenie. Będą kapłanami Boga i Chrystusa. W obrządku lewickim nie ma Chrystusa w sensie tego Jehoszuę z Betlejem. Tam nie ma na niego miejsca. Natomiast cały czas mamy mowę o kapłaństwie z Chrystusem, który nabył krwią swoją wszystkich ludzi z narodów, będą służyli Bogu w domyśle w Miszkan, w miejscu przebywania, bo Miszkan, pamiętamy, z tego oznacza miejsce przebywania. Miejscem przebywania był Eden na przykład, Miszkanem. Bóg tam przebywał, wybrał sobie to miejsce i tam jego duch w takiej czy innej, mamy różne opisy, przebywał. Później mamy opis Mojżeszowego, Miszkan Salomonowego i tak dalej. Przebywania. I mamy, że takim mieszkanem jest człowiek. Ludzie, których Chrystus nabył, którzy stali się ciałem mesjaszowym, wybranką i tak dalej, bo to są różne określenia na tą samą funkcję, że tak powiem. Przeczytajmy sobie Mateusza. Który tutaj troszeczkę sugeruje ten fragment, że ja sam twierdzę, że świątynia i cały obrządek funkcjonuje tylko w innym wymiarze, w innym charakterze. I uważam, że to, co Jeszua wypowiada do Samarytanki przy studni, odnosi się do tego. I tutaj też w pewnym sensie można to tak rozumieć, że Jeszua ma na myśli coś innego, wspanialszego, duchowego, czystego. Tak jak Eden był, nie był fizyczną, ale był w pewnym sensie fizyczną, bo Stwórca założył ogród, czyli sam zbudował fizyczną, materialną Miszkan. Naturalną. A wymaga przecież, żeby ofiary jeszcze przed świątynią, przed tym przybytkiem na pustyni, żeby były składane na nieobciosanych ręką ludzką kamieniach, czyli dla niego jest cenniejsze coś, co on stworzył, niż coś, co obrabiał człowiek. Tak, czyste, nieskalane. I w tym sensie rozumiem, że bardziej może cenna dla niego była jako świątynia teren Edenu, niż chociażby ten najwspanialej tam... Tak, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć, że tam była budowla, tak? Cały ogród, bo tak dzisiaj też mamy, no że tak ogród rodzaju. Też jest rodzajem budowli, inwestycji, tak byśmy powiedzieli, zagospodarowanie terenu jest to za... Znaczy budowli, no tak. Budowli jest jednoznacznie dzisiaj rozumiane coś... No tak, dlatego ja mówię... ...sztucznych materiałów, a nie naturalnie żyjące drzewa, krzewy. Tak, dlatego tak. Dzisiaj to tak postrzegamy. Zgadzam się, ja tutaj trochę wybiegam, może trochę inaczej to rozumiem, że budowlą jest wszystko, co Bóg stworzył. Ziemia też jest budowlą, tylko że Bożą budowlą, nie ludzką, w tym znaczeniu. Dlatego Eden uważam, że jest budowlą, ale którą Bóg zbudował. Tak już dokładnie mówiąc, bo może pewnie tu mogłem użyć ogólniki, które jakoś tam... No, bo jak ten temat omawiasz i nie doprecyzujesz, to można to inaczej zrozumieć. Tak, no łapię się na tym, że mówię coś, co dla mnie jest oczywiste, a nie każdy to chwyta. Dobrze, przeczytajmy sobie tutaj Mateusza 12 rozdział od 2 do 9. Bo tu jest ciekawe, związane z
kapłaństwem w pewnym sensie zwrot. Ujrzawszy to faryzeusze, powiedzieli mu: popatrz, twoi uczniowie robią to, czego w szabat robić nie wolno. Powiedział im: czyście nie czytali o tym, co zrobił Dawid, kiedy był głodny i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i zjadł chleby złożone w ofierze, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo czyście nie czytali w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają szabat w świątyni i są bez winy, bo na przykład składają ofiary ze zwierząt, tak? Pracę wykonują. O to tutaj głównie chodzi. A ja wam powiadam, tu jest coś więcej niż świątynia. Tu jest coś więcej niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co to znaczy miłosierdzia chcę bardziej niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, kiedy odszedł stamtąd, wszedł do synagogi. I ja przynajmniej tak widzę, że Bóg, stwarzając pierwszych ludzi, człowieka, mężczyznę, później kobietę, którzy stali się Adam jako jedność, razem, uzupełniający się, była to idealny mieszkan, tak? Bo to miejmy cały czas funkcję, nie słowa, które oznaczają jakieś miejsce czy budynek, funkcję, gdzie Bóg mieszkan przebywa, to uważam, że Bóg chce wrócić do tego pierwowzoru, który założył. Czyli chce, żeby cała ziemia była błogosławiona, wszyscy ludzie byli w pokoju ze sobą, z Nim, przede wszystkim z Nim, co się odzwierciedla między sobą, między ludźmi i między tym, co Bóg stworzył, czyli ziemią i wszystkim, co na ziemi rośnie, żyje i tak dalej. I wtedy, ja to widzę, że to jest wtedy całość, jako cała ziemia, jako no, dzisiejszym językiem byśmy to nazywali kula ziemska, tak, planeta Ziemia. Tu zaraz jacyś inni wejdą, że mówię kula, ale tak to ujmę akurat w tym znaczeniu, żeby zrozumieć, że to ma być klejnot i całość ma być mieszkanem. Całość. Cała powierzchnia, wszyscy ludzie. Ja tak to widzę w tych słowach, które Bóg wypowiada w Edenie, zakładając Eden i tak dalej, że Bóg chce wrócić do tego, bo to było piękne i wspaniałe i zresztą w pewnym sensie tęsknimy za tym, tak? Za Edenem w wielu wierszach, powieściach, filmach i tak dalej. Wszyscy nawiązują do tego. Takie było pierwotne zamierzenie Boże i czytając Biblię, no widzę, że to będzie realizowane, prawda, chociażby w tysiącletnim królestwie. Mhm. Tak, ja też tak to widzę i dlatego nie mam problemu już, bo rozumiem mieszkan, już nie traktuję go jako przedmiotu, jako tego namiotu spotkań, tak, później świątyni są i tak dalej, tylko widzę w tekstach, w różnych zwrotach, które w Biblii są, że Bóg chce, żeby mieszkan było na całym ziemi i we wszystkich ludziach. On chce być przy ludziach blisko, bo stworzył, jak to jest napisane, stworzył człowieka na swój obraz, żebyśmy go odzwierciedlali w swoim postępowaniu. I to by było jak najbardziej właściwe, bo pokazałoby dosadnie, że jego wola Stwórcy powinna być na całej ziemi, zgodna z jego zamiarem pierwotnym, a nie to, co się dzieje z powodu matactwa przeciwnika. Mhm. Tak. Bo to, co teraz mamy, nie jest zamierzeniem Boga, że tak jak teraz jest na świecie, tak miało być. Jeszcze nas nauczył modlić się: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. No i właśnie, przyjdź królestwo Twoje. Tak, i przyjdź królestwo. I mówiąc te słowa, wyrażamy wiarę właśnie i wolę. Takiego, o czym mówimy, wiarę i wolę. No. Tak. Przeczytajmy sobie jeszcze 1 Piotra 2,9, bo o tym kapłaństwie już wtedy była mowa, że już ono jest.
I znalazłem jeszcze tutaj, nie mam wyciągniętych tych wersetów, ale w wielu miejscach, nawet Paweł o tym pisze w różnych miejscach, że to kapłaństwo już funkcjonuje. Tutaj nie mamy tej różnorodności, tak jak mówiłeś, Leszku, kiedyś, że kapłaństwo w hebrajskim może to oznaczać książęta. Te same słowo, po prostu. Tak, a tutaj w greckim już tego nie ma. Jest już konkretne słowo na kapłaństwo i na książęta, to są osobne słowa. Dlatego tu nie możemy mieć do czynienia z tą dwuistością, że albo tak, albo tak. Wy natomiast jesteście, Piotr pisze do współczesnych mu, wy natomiast jesteście plemieniem wybranym, czyli odkupionym przez ofiarę Chrystusa, nabytym dla Boga, pamiętajmy, dla Boga. Chrystus nie nabył dla siebie, bo niektórzy się zatrzymują nad tym. Chrystus nabył dla Boga, jak czytaliśmy w Księdze Objawienia. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym, abyście głosili chwalebne dzieła tego, który powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła. Tu mamy o tym mowę o kapłaństwie. Ja tylko tu wspomnę, bo w temacie świątyni to podkreślałem i dlatego uważam, że to przymierze z Pinchasem ma zastosowanie ścisłe, dokładnie bez świątyni lewickiej, mówiąc lewickiej, czyli z obrządkiem lewickim, które wyklucza Chrystusa jako Mesjasza, ale ma zastosowanie w tych słowach, które tutaj czytamy, w tym ludzie, którzy, to jest początek ludzi, którzy mają stanowić Miszkan jako całość i być tymi kapłanami, służyć, bo kapłan. Kapłan to... To jest ten, kto jest blisko Boga. Tak, właśnie. To jest sedno tego. A każdy człowiek ma być blisko Boga, czyli być kapłanem. Czyli tutaj nie mamy żadnej sprzeczności. Mamy tylko w głowach pewne nauki faryzeuszy i saduceuszy, gdzie kapłan się kojarzy ze świątynią, z budynkiem, z całym tym składaniem krwią, obrządkami i tak dalej. No bo w czasach Starego Przymierza tak było. Zgadzam się z tym, ale pierwotnie tak nie było. Analiza właśnie Edenu, właśnie jak to brzmi w hebrajskim, jaki ma wyraz, czyli mieszkan przebywania, Bóg wybiera to miejsce i Bóg wybrał Eden i Bóg wybrał człowieka i przebywał z nim, obok niego, miał kontakt bezpośredni, tak jak rozmawiał, tak? Czyli to mieszkan przebywanie, bo to było na jego warunkach, i na jego warunkach dopuścił później to, na jego warunkach dopuścił to, napuścił to, ale nadal pierwotny plan jest realizowany. Czyli chce wrócić do tego. To jest tylko te przybytki, tak, namiot później kamienny i tak dalej, to tylko substytuty, które mają w pewnym sensie... Bo pamiętamy, że Bóg chciał wyciąć wszystkich, tak, po cielcu, później też, drugi raz. Tak, dwa razy. I od Mojżesza nowy lud, czysty. A Mosze się wstawił. Tak. I ja uważam, że to Bóg się, bo argumentację dał Mojżesz, bardzo logiczną, i Bóg to akceptuje i wprowadza warunki. OK, ale teraz, żebyście mieli ze mną jakikolwiek kontakt, to ja wyznaczam odpowiednich ludzi, odpowiedni obrządek, specyficzny. Czystość mają zachować, dopiero ja będę... Się oddala od każdego człowieka. Tak, pomału, mało tego, pomału się Bóg w ogóle oddala. Z powodu grzechu tego narodu wybranego, tych pokoleń, które wybrał, bo one cały czas schodziły coraz niżej w moralności, trzeba też to zauważyć. Cały czas. Niestety. I no, był potrzebny Mesjasz, żeby to wrócić, bo Bóg chce... mieć... Czyli zmiana koncepcji, że to nie jeden naród, ale poszczególne osoby generalnie wśród ludzi, że jednak no... Ale one tworzą naród, tak? Czyli oni nie są tak jak kiedyś było to czyste pokrewieństwo, tak? Pochodzili bezpośrednio. Bo czystość krwi w tamtym czasie...
trzymała blisko Boga. Jeżeli bo celem był Mesjasz. Tak, ale jeżeli wszyscy, ojciec, matka, wujek, mieszkający, nie wiem, w następnym domu, jak w którymś tam domu, jeżeli wszyscy wypełniają Boże przykazania, to człowiek rodzący się i rozwijający w takim otoczeniu również jest bliżej Boga. A zobaczmy dzisiaj, jeżeli ta sama osoba urodziłaby się dzisiaj, gdzie ludzie generalnie nie postępują tak, generalnie, ogólnie, nie postępują tak, jak ci ludzie postępowali na początku wejścia do Ziemi Obiecanej, to niestety, ale nie ma nie ma tych dobrych warunków, żeby przy Bogu pozostać. No, niestety taka rzeczywistość jest, tak. Chciałem tutaj dygresyjnie jeszcze przeczytać z Mateusza 12,6, bo tutaj czytaliśmy, Jeszua wypowiedział, chodzi mi o ten zwrot, tu jest coś więcej niż świątynia, bo nadal tutaj mówię w kontekście słów, określeń. To jest przekład poznański, a przeczytajmy sobie ten sam werset w przekładzie gdańskim. 12,6. Jak masz w Świadkowej? A mówię wam, że tu jest ktoś większy niż świątynia. Ktoś. A Gdańsk mówił o sobie. O sobie. Natomiast chodzi mi o ten zwrot tutaj w Gdańskiej, iż tu większy jest niż Kościół. W ogóle jak przeanalizujemy całość tych kilku wersetów, to słowo tutaj jest jak... No ale w potocznym rozumowaniu niewykształconego katolika Kościół to budynek. Poza tym pamiętajmy, że Biblia Gdańska została wydana w 1632 roku, przetłumaczona parę lat wcześniej na pewno, więc ma 400 lat i słownictwo no bardzo się zmieniło, zresztą wystarczy chociażby jeden rozdział przeczytać w tej Biblii Gdańskiej, żeby zobaczyć, czy mamy tu inne słownictwo i niektóre słowa wręcz mają odwrotne znaczenie dzisiaj. Tak, no chciano na siłę ten kościół wtłoczyć i wtłoczyli, mówię, w takich miejscach trochę dziwnych powsadzali. Dlatego chciałem to tutaj uwypuklić. Natomiast chodzi mi też, bo kiedyś zastanawiałem, nie wiem, czy mówiłem już to kiedyś, po co w Biblii są te rodowody w ogóle? Ciągną się, ludzie sobie język łamią na tych imionach i te pokolenia opisywane są, wiele rozdziałów jest rodowodów. I myślę, że jest to jedna z ważniejszych duchowych przesłań rodowody. Po pierwsze, zaraz do tego dojdziemy, bo chciałem wam później przykład jeden dać, nonsensu takiego kwasu faryzeuszy i saduceuszy, że jest się Żydem po matce. Do tego za chwilę dojdziemy, bo chciałem konkretny przykład podać nonsensu takiego sformułowania. To król Dawid nie był już Żydem. No, ale to wrócimy, bo to jest ciekawy przypadek. już odczytałeś. Nie mówię o Jeszui, prawda, ale nawet król Dawid. No, ale w kontekście można by powiedzieć, że i on. Bo żeśmy z Filipem pierwszy rozdział Mateusza omawiali rodowody. Zeszły szabat. Rodowody. I te określenia, to co powiedziałaś, państwo Izrael. Przeczytajmy sobie Księgę Wyjścia, czyli drugą Mojżeszową 1,7. Jak zaczyna słownictwo zmieniać sposób myślenia, że dochodzimy później do właśnie do państwa, że to państwo zostało założone, że wchodząc do ziemi kananejskiej, oni zaczęli tworzyć państwo młode i, tak, no, i takim... Pojawił król,
Ale to dużo później, ale już mówię o wejściu do ziemi Kanaan, gdzie do króla jeszcze tam 400 czy ileś lat miało minąć, ale już w naszym języku zaczyna to funkcjonować i w naszym myśleniu zaczyna to funkcjonować i później to, no właśnie o tym mówię, i później funkcjonuje taka nomenklatura słownikowa, której Bóg w ogóle nie używa. To chciałbym zauważyć, bo Bóg ściśle wypowiada słowa dokładne i jego dokładne słowa mają Ducha Bożego, tak już bym ujął, i niosą za sobą konkretną informację i konkretne myśli. Wyjścia 1.7, przykład poznański. Co ja do tej pory też nie zwracałem na to uwagi. Wczoraj chyba to do mnie doszło. Tu jest, piszemy, czytamy w przekładzie poznańskim: Izraelici byli płodni i znacznie się rozmnożyli, niezwykle wzrosła ich liczba, tak, że ów kraj był ich pełen. I takie strzały, że tak powiem, w kolano, czyli w tą nomenklaturę słownikową, tak niewinnie się wkradają, nawet nikt nie zauważył, o co mi chodzi. A przeczytajmy Wyjścia 1.7 w przekładzie na przykład Świadkowym. Nie wiem, bo ja mam z pierwszego wydania, w drugim przeczytajmy. To jest drugie wydanie, tak, Świadkowego. A Izraelitów wciąż przybywało, bo rodziło się im bardzo dużo dzieci. Stawali się coraz liczniejsi i potężniejsi i w rezultacie napełnili kraj. No właśnie. Jeszcze raz ten początek, a... Izraelitów wciąż przybywało. Izraelitów, no właśnie. Z tym, że tu jest, może dodam, tu jest komentarz tłumacza jako możliwa alternatywa synów Izraela. No właśnie. Do tego właśnie zmierzam. Bo Izraelici... ujęte jest sformułowanie synów Izraela. Tak. I w innych przekładach, które... Alternatywa. Bo w hebrajskim jest Ben Izrael. Patrzyłem. Tak. Ben Izrael, synowie. Bo określenie Izraelici już właśnie wprowadza tą państwowość, narodowość. To określenie. Natomiast synowie Izraela jest to określenie potomkowie Izraela. Spłodzeni, dlatego te rodowody. Nawiązuję do tego. Ojciec ma syna zrodzonego z jego lędźwi, że tak ujmę, i tak dalej. Syn ma swojego syna, który zrodził z jego lędźwi, i to potomkowie. I tu są w tym znaczeniu, Bóg używa synowie Izraela, czyli potomkowie, tak, prawnuczkowie, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, potomkowie Izraela, synowie Izraela. Bo o co chodzi? Chcę zwrócić uwagę tym określeniem na proroctwa, które mówią o Jakubie, mówią o prawidłowe określenia, o synach Izraela, nie o Izraelitach, bo to już jest nazwa uspółcześniona, tylko o synach, o potomkach Izraela, że powrócą. A synów Izraela, jak czytaliśmy, potomków Izraela, ile było? No najpierw jak... No 13, no 12, ale później Józef na Manasesa i... Znaczy dosłownie to było 12, tak? Tak. Literalnie tak. I Efraima. Czyli z Lewitami razem 13. I to są potomkowie, to są synowie Izraela. Dlatego właściwym określeniem nie jest, że jest Izrael jako teren, tylko powinniśmy używać do tego określenia ziemia Izraela. Ziemia należąca do Izraela jako człowieka i jego potomków, przymiotnikowo. W tym znaczeniu. Nie używać tego określenia jako nazwy rzeczownikowej, nazwy własnej. No to jest określenie Eretz Izrael, ziemia izraelska. I tak powinniśmy w polskim języku tak nauczyć się używać. Podam wam jeszcze inny przykład.
takiego nazewnictwa, bo wyjście na przykład 1.9 i mam blisko, jest podobne. I tutaj jeszcze jest jedno słowo, które uważam, że tak przetłumaczone na polski język, bo nie wiem jak w angielskim czy w innych językach, a ja tu się odnoszę do polskiego, z hebrajskiego na polski. 1.9, poznański czytamy tak. Cały czas jesteśmy w tym słowie synowie Izraela właściwe, a Izraelici niewłaściwe. Mimo, by ktoś powiedział, czepiam się. No, wytłumaczyłem pokrótce. Ten tak oznajmił swojemu ludowi. Oto lud izraelski stał się zbyt liczny i zbyt silny dla nas. Mamy poznański, tak. Oto lud izraelski, to jest to sformułowanie. I mamy już naród izraelski, z tego ludu izraelskiego już możemy zrobić, nie? Poczekaj chwileczkę. Z tego ludu izraelskiego, z tego określenia już możemy zrobić naród izraelski, państwo izraelskie i tak dalej, i tak dalej. I robi się, bym to nazwał słowami z Księgi Kapłańskiej, tam w Nowym Przymierzu też mamy ten zwrot ujęty. Nie postępujcie tak, jak to jest zwyczaj w Egipcie, gdzie mieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę, nie postępujcie, więc nie stosujcie się do ich obyczajów. I bym te nie stosujcie się do ich obyczajów rozszerzył, czy zastosował do nazewnictwa, które są w narodach. Bo Bóg nie używa tych określeń, nie chciał w ogóle, żeby tak było. Oni oczywiście popadali coraz głębszy grzech i oni chcieli naśladować narody i Bóg tam ustępował, ale swoje nadal robił, bo celem był Mesjasz. I bym powiedział, że te określenia w Biblii, a później powstaje określenie, że jestem biblijnie wierzącym, czyli według katolików, według protestantów, bo to protestanci albo katolicy tłumaczą i takich określeń używają, też jest błędne generalnie. Jak już głębiej sięgniemy. I chodzi mi o to, że te sformułowania wywodzą się od tych zwyczajów, obyczajów, od nazewnictw, które funkcjonują w tym świecie, czy współcześnie, czy w jakimś innym czasie, a w konsekwencji to jest kwas sadyceuszy i faryzeuszy, który wchodzi przez teksty Biblii do naszego sposobu myślenia i później zaczynamy myśleć o narodzie, o państwowości, zamiast o potomkach Izraela, o synach Izraela w wielu miejscach. Wracając do tekstu, wyjścia 1.7, jest tutaj w hebrajskim jest ten zwrot, co jest przetłumaczone na lud izraelski, właściwiej by było, tak jak Świadkowy drugi, pierwsze wydanie tłumaczy, bo już nie sięgałem w inne przekłady, tylko sięgnąłem pierwszy z brzega i przemówił do swego ludu, oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy niż my. Natomiast ten lud uważam jest złym tłumaczeniem, uważam, że i słowniki tak podają, ale słowniki też podają inne określenie. Uważam właściwsze, jeżeli rozumiemy, że potomkowie i rody, oczywiście nazywamy to ludem, ale mówię od tego słowa lud już blisko jest do naród i tak dalej, ale uważam, że to słowo lud powinno być tłumaczone oto plemiona synów Izraela są liczniejsi i potężniejsi niż my. Jedno plemię to jest potomstwo jednego syna. Dlatego uważam, że ten na przykład werset powinien być przetłumaczony oto plemiona synów Izraela są liczniejsi. Nie w kontekście lud, bo my to tak używamy dzisiaj, ale plemiona wskazują i to słowo hebrajskie dopuszcza na takie tłumaczenie plemiona słownikowo. Ja muszę powiedzieć, że my posługując się językiem polskim jako językiem ojczystym jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż osoby, dla których językiem ojczystym jest francuski albo angielski. Dlaczego tak myślę? Ponieważ w języku polskim pojęcie narodowości i państwowości to są dwa różne
pojęcia. Mhm. Na przykład można być narodowości łużyckiej, chociaż nie mamy takiego państwa jak Łużyce. Mhm. Można być narodowości kaszubskiej czy łemkowskiej, chociaż takich państw nie ma i nigdy nie było. Ale to niedawno się pojawiło, bo kiedyś to była Polska i koniec. Polakami byli. Łemkowie to byli za Ukraińców uważani, a Łużyczanie za Niemców, prawda? Mhm. Ale dlaczego ja to mówię? W języku angielskim czy francuskim nie istnieje pojęcia narodowości kaszubska, łemkowska, łużycka, czy na przykład cygańska, no teraz nie można mówić cygańska, tylko romska, nie istnieje. Narodowość masz taką, jakie masz obywatelstwo. Czyli na przykład, jeśli ktoś z was, będąc i czując się Polakiem, urodził się w tamtym kraju, miał obywatelstwo tylko brytyjskie, czy tylko francuskie, nie ma prawa mówić, że jest Polakiem. Jest Brytyjczykiem albo Francuzem. Mhm. Także no nam jest łatwiej to zrozumieć na pewno niż tam. Zresztą te słynne słowo nationality, tłumaczone jako narodowość, to tak naprawdę nie chodzi o narodowość. W żadnym wypadku, tylko o to, jakiego kraju jest się obywatelem. Mhm. Przekonałem się, wypełniając różne formularze przez internet. W czasie, jak się zaczęła II wojna światowa, to jeszcze wtedy tylko z Polską, tak? Na terenie Polski, no to osoby, które miały obywatelstwo tam innych krajów, na przykład Francji, to mogły wyjechać spokojnie. A Polak, jako Polak, nie udało się to. Tam dużo osób, które miało podwójne właśnie obywatelstwa, uciekło. Dobrze, ale nie o tym, bo jeszcze, dlaczego to w ogóle poruszam? To określenie, jak jest bardzo istotne, bo to niesie, tak jak powiedziałem, za sobą sposób myślenia i gubi się sedno pewnych rzeczy, które w Biblii czytamy, nie rozumie się lub się je nie zauważa. Bo jeżeli mamy plemiona, pokolenia synów Izraela, oni są braćmi, te rody generalnie, bo pochodzą od Izraela. I mamy w Biblii takie określenie, 1 Samuelowa 24:17, o królu Saulu. 24:17. Tak, przekład poznański, gdzie da się zauważyć, bo ja tylko dwa wersety wyciągnąłem, ale jest ich więcej. Nie mówię w kontekście tych dwóch osób, gdzie ten dialog pada, ale też w innych sytuacjach. Oczywiście to określenie odnosi się też do z krwi pokrewieństwa, ale tutaj jest to użyte nie z krwi, ale w pewnym sensie jest z krwi, bo oni obaj pochodzą od Jakuba, od Izraela. Gdzieś tam to drzewo genealogiczne wędruje do Jakuba. Czytamy tak. Gdy Dawid skończył mówić te słowa do Saula, Saul zapytał, czy jest to twój głos, synu mój Dawidzie? Chodzi mi o ten zwrot. Saul, pamiętamy, z jakiego plemiona pochodził? Od jakiego rodu? Beniaminitą był. A Dawid? Judejczyk. Jehudi. I Saul nie był jego rodzonym ojcem. I zwraca się: synu mój Dawidzie. I to ma związek właśnie z synami, gdzie to określenie w hebrajskim jest, a nie Izraelici, tylko synami. Oni są wszyscy braćmi i siostrami. Dlatego Saul używa, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, z właściwym nazywnictwem, tego określenia. Synu mój Dawidzie, był widocznie wiekiem starszy, dlatego odezwał się synu, jako do brata tam po Izraelu. Mamy podobną, żeby to nie było, że to jest raz w Biblii, Samuela 26-25, wtedy powiedział Saul do Dawida: bądź błogosławiony, synu mój Dawidzie.
Oni w żaden sposób nie byli spokrewnieni w pierwszej, w drugiej linii, czy tam dalej. Oni daleko jest to pokrewieństwo idzie, bo oni są z osobnych synów Jakuba. To pokrewieństwo jest bardzo dalekie, ale to jest używane jako synowie, bo to masz też związek, co też będę chciał nawiązać do tego wykupu, dlaczego Bóg daje wykup i mówi, jak nie ma tego bliskiego, to tamten bliski, jak nie ma tamtego, to tamten bliski, ale w kontekście dalszym to nawet inny potomek z Jakuba ma prawo wykupić kogoś lub coś z innego rodu. Aby nie cudzoziemiec. Tak. Dlatego to ma bardzo ścisły związek w tym, co czytamy w wielu miejscach w Biblii, właściwe nazewnictwo. Synowie Izraela. Ziemia Izraela, ale przymiotnikowo należąca do osoby Izraela. Czyli jego potomków. I mamy, czytamy takie zdarzenie, Mateusza 12 rozdział, co jest w podobnym tonie, w podobnej myśli. Bo znowu, jeżeli rozumiemy i właściwie używamy określeń co do osób fizycznych, to w Biblii mamy też ten wymiar duchowy. Ktoś mu powiedział, od 47 czytamy tak, ktoś mu powiedział, Mateusza 12,47, bo nie powiedziałem chyba od wersetu którego, Mateusza 12,47, poznański przykład, ktoś mu powiedział, matka i bracia twoi stanęli z boku, chcąc rozmawiać z tobą. Tu zawsze czytając ten werset uderzam do tych czcicieli Marii, że zawsze dziewica. Tutaj jest tekst, mówi bracia rodzoni, czyli z krwi. Adelfo po grecku. Tak. A on zaś odpowiedział, czyli Jeszua, mówiącemu doń, kto jest moją matką i kto moimi braćmi? I wskazując na swoich uczniów powiedział, oto moja matka i moi bracia. A bo kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie? Warunek? Kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Czyli rodzina, czyli pokrewieństwo. Dlatego Jeszua w tym prawie wykupu mógł w sensie i fizycznym, i duchowym wykupić ludzkość. W tym prawie, które Bóg orzekł co do córek, zaraz do czego dojdziemy, że one mówią, no nie ma męskiego potomka, chcemy dziedzictwo. I Bóg rozszerza tam bardzo dokładnie, opowiada, nie zbył ich, że no dobrze, to dziedziczy i koniec, tylko tam bardzo dokładnie powiedział, jaki ma być proces wykupienia, że może wykupić kogoś, bo to też się rozciąga na wykup z niewoli tak zwanej, bo jak ktoś popadł w dług, bo w Izraelu było tak zwane niewolnictwo, ale to nie ma nic wspólnego z tym czarnym, że tak powiem, niewolnictwem, co w telewizjach jest przedstawiane z Afryki i tak dalej. Można jest... porównać do współczesnego niewolnictwa to, co nas dotyczy. To jest niewolnictwo takie, że jak ktoś popadł w dług, szedł, to się nazywało w niewolę, ale on odpracowywał dług i tam cała ta procedura, ale mógł bliski, spokrewniony z rodziny najbliższej, mógł ten dług wykupić. Ale jak nie mógł on, to mógł ktoś dalej, 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 dalej. I w tym znaczeniu to prawo można powiedzieć, że w duchowy sposób, też w pewnym sensie fizycznie też, Jeszua wykupia ludzkość. To prawo ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykupuje, tak. Dlatego te rodowody mają znaczenie, nazewnictwo ma znaczenie i tak jak czytaliśmy w 26 rozdziale,
Tam są, wróćmy do jednego fragmentu, 26 rozdział, 19 werset. Bo też ten kwas sadeceuszy i faryzeuszy, on się wkrada i zaciera pewien sposób myślenia i chce włożyć inny sposób myślenia. 26 rozdział czego? Liczb od 19. Bo mamy tam, oczywiście to też po polsku, ja też się uczę tych prawidłowych nazw, tylko chociaż czytając te hebrajskie odpowiedniki, trzeba też widzieć, że te hebrajskie imiona, które są tłumaczone chociażby w Tora Pardes, mamy też Tanach Cyrkowa, one się różnią, te imiona. Chociażby, zaraz dam wam przykład, Ruben, tak? Mamy po polsku Ruben, Tora Pardes, Reuven, tak czytam, jak jest napisane, a Tanach Reuben. I teraz, które jest prawidłowe? Wiem jedno, że Żydzi aszkenazyjscy i Żydzi sefardyjscy pewne litery inaczej wymawiają. Tak. I to jest ich, bo oni chcą się odróżnić od jedni od drugich, to trzeba wiedzieć, i używają liter, tak wymawiają, a tamci tak. Chcą się po prostu od siebie odróżnić i ja na dzień dzisiejszy nie wiem pewnych imion, jak wymawiać właściwie, bo są imiona, które nie są, które są prostsze, tak? Tutaj mamy Symeon chyba jest wszędzie tak samo. Nie, Simona tutaj jest. Któryś patrzyłem. Gad na przykład. Jest we wszystkich tak samo. Dam tak samo. Inne nie wiem, bo to ma wpływ, nie wiem, Pardes, która z tych frakcji tłumaczyła. W każdym razie te nazwy są i też uczę, tak jak powiedziałeś, że Szczepan to nie jest Szczepan, tylko Stefanos, tak? Stefan na po polsku. I zacząłem, jak już zaczynam mówić, to zaczynam się zastanawiać, jak to wypowiedzieć. Zaczynam się uczyć. Dlatego też zacząłem, gdzie jest Jozue. Uważam, że Biblia jest pełna pełna pseudonimów. Jozue tylko mówię Jehoszua, bo tak właściwie to, czy Jeszua, zależy w jakim odmianie użyjemy, ale nie Jozue. Znaczy w tym wypadku to mi się wydaje, że sprawa jest dosyć prosta. Tłumacze Biblii chcieli odróżnić imię następcy Mojżesza od imienia Syna Bożego. Ale to imię i to, co on robił, wskazuje na Mesjasza, o to chodzi. Tak, i to jest to samo imię, ja rozumiem. Ale nie mówię o samym imieniu, o jego funkcji, generalnie, o jego zadaniu. To ja wiem, ale jest jakby jakimś pierwowzorem. Tak. Odróżnić, prawda? No tak. Dlatego ten 26 rozdział 4 liczb od 19 czytamy, że synami Judy byli Er i Onan i potomkowie Judy byli Judejczykami, nie Żydami. Synami Judy według ich rodzin byli Szeli, ród Szelitów, a nie ród Żydów. Dlatego o tym chcę mówić, bo tutaj to Judy to też, to jest polska nazwa, Jehuda, tak? To jest chyba po hebrajsku, tak? Jehuda, tak. Tak, ale Jehuda to jest transliteracja nastąpiła w czasie na Żyd. I języka francuskiego, tak. Bo Żydę, czyli niejako. To jeszcze inna droga Jehuda, była. Też jedna druga, ale. Tak. Pół biedy, tak ujmę, pół biedy, gdyby to było to plemię Judy tak nazywane, ale się Gada nazywa. Bo mówi się, że z Egiptu wyszli Żydzi. Gada się nazywa Żydem, Symona się nazywa Żydem i tak dalej, i tak dalej. I ta nomenklatura słowna, która
ja wiem skąd pochodzi, czyli od kwas farzuszy i saducuszy, próbuje być wtłoczona nawet w teksty biblijne, warszawski tego jest pełno. W tym temacie trzeba sięgnąć do, na przykład do Vocatio. Tam jest właściwie użyte słowa w kontekście właśnie Judejczycy. Trzeba też wiedzieć, że Judejczycy zamieszkiwali dany teren. Ten teren został nazwany Judea, ale to też jest zła nazwa, bo trzeba by ją nazwać właściwie ziemia, na której mieszkają Judejczycy, bo już Judea zrobiła się w naszym pojęciu nazwą własną. Znaczy Judea, przepraszam, to była nazwa nadana przez rzymskiego okupanta, Judea Samaria Galilea. Dopiero potem, po którymś buncie, to od Filistynów... Palestyna, tak. Od Filistynów. I widzimy, to jest nomenklatura, tak jak czytałem, 3 Mojżeszowa 18, drugi werset chyba, tak? To jest zwyczaje tych ludów i ich nazewnictwo. Oni przez nazwy, przez słowa chcą wywrzeć, przepraszam, jakiś skutek. I używanie tego, powtarzanie cały czas, w Bibliach czytamy, powtarzamy, następne pokolenie rośnie, powtarza i cały czas siedzi w tym samym miejscu po uszy w kwasie saduceuszy i faryzeuszy. Te saduceusze i faryzeusze są tutaj używane jako przenośni, bo zewsząd to przez różne słowniki też idzie. Takie coś ja zauważyłem. Współczesne określenia, które nie mają nic wspólnego z dawnymi czasami, z dawnymi określeniami, które czytamy w Biblii, które mają, Bóg używa właściwych określeń, właściwych słów, bo one mają wiele wymiarów. Bóg używa, tak jak ktoś stwierdził, jednego słowa, które są na przykład dwoma słowami, w sensie znaczeniowym, w sensie fizycznym i duchowym i na wiele sposobów pewne zwroty używa. Dlatego też warto pamiętać o tym, żeby nie zmieniać tych zwrotów, właściwych określeń, bo Mojżesz zmienił. Bóg co mu powiedział, że jak ma wydobyć tą wodę ze skały za drugim razem? Przemówić miał. Masz przemówić. Nie mógł sobie Mojżesz zapisać, że mam przemówić. Mam pamiętać, że mam przemówić. Nie bądźmy jak Mojżesz. To nie ma znaczenia, że zmienimy jedno słowo, to współcześnie tak używamy tego słowa i my rozumiemy. Nie bądźmy jak Mojżesz. Nie bądźmy jak Mojżesz, w sensie nie lekceważmy ściśle, Bóg wypowiada to, co czytamy, dochodźmy w tekstach. Ten jeden raz nie bądźmy jak Mojżesz, ten jeden raz. No Mojżesz przypłacił tym, że sobie nie zapisał, że ma tego nie zmieniać. Bo teraz zauważmy, że każda zmiana Słowa Bożego jest nazwana grzechem. Mojżesz popełnił grzech. Oczywiście tam był większy grzech, bo nie dał chwały Bogu, ale też to, że ciepnął latką, a nie przemówił do tej skały. Grzech w ogóle ludzkości zaczął się od zmiany szyku wyrazów w pytanie Boga. Czyli sens zmieniono. No tak. Zmieniono sens tego zdania, które Bóg wypowiada. Jeszua, proroctwa mówią, przeczytajmy sobie to, zaraz znajdę, bo tak w locie sobie przypomniałem. Mówi do Piotra, wiecie o co mi chodzi, mocne słowa. Zaraz wyszukiwarkę. Tak. Gdzie to jest? Bo coś mi się, bo to jak polskie znaki, to jakieś się dziwne. Tego mnie znalazło. Bo to też ma związek z tym, co mówię. Mateusza, 4 rozdział. Tu już sedno jest.
A nie, to nie jest ten moment, bo to jest skuszenie, tak? Ale może jest... To może zaczytuj te słowa. Tak. Mateusza 16. Może tutaj wcześniej. 16 rozdział 21 werset, sobie przeczytajmy, bo to też jest istotne, te informacje, które są obok. Dlaczego Jeszua tak się wypowiada? Odtąd Jeszua zaczął otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, że ma wiele wycierpieć od starszyzny i arcykapłanów i nauczycieli PiS i umrzeć. On mówi zgodnie, a na trzeci dzień zmartwychwstać. On tu mówi o proroctwach, które dotyczą się Mesjasza. Ma to, znamy to, no, ktoś, kto to kiedyś analizował, to wie. Piotr, wziąwszy go na bok, zobaczmy, Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować. Miej litość nad sobą, panie, to cię nie może spotkać. Co? Między innymi śmierć. A Jeszua, odwróciwszy się, powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, jakie tu jest greckie słowo? Satanes, tak? No tak, tu jest szatanie przetłumaczone, tak. To chyba wszystkich przekładach. Bo szatan? Tak, bo szatan, jakie to jest znaczenie? Przeciwnik, odwrotny, opozycjonista. Czyli jeżeli proroctwa mówiły o Zbawicielu, o Mesjaszu, że ma umrzeć, a teraz wziął go na bok Piotr, czyli po ludzku myśli i strofować, tak? Tutaj mamy takie określenie, nie, mieli to nie musicie się stać, czyli Piotr w tym momencie stał się, chce odwrócić słowa Boga, które Bóg wypowiedział co do Mesjasza. Czyli stał się Piotr w swoim myśleniu i w swojej wypowiedzi przeciwnikiem. W tym momencie zgrzeszył, bo chce, żeby się stało coś zupełnie innego. Piotr myślał po ludzku, chciał się nauczyć. Tak, ale o tym mówię, o słowach, że jeżeli Mojżesz by usłuchał dokładnie Boga, że ma przemówić do skały, to by przemówił i prawdopodobnie by oddał chwałę Bogu, nawet tym, jak przemówił, by przemówił to już tym, by oddał chwały Bogu. Dlatego to jest tak istotne, że nie przekręcajmy słów, przykrywając, że no teraz my tak to nazywamy, że my to teraz tak to używamy takich słów, bo tracimy sedno tego, co Bóg wypowiada, a to Bóg bardzo precyzyjnie w wielu miejscach, jak ja się przyglądam wypowiedziom, które Mojżesz przekazuje, są bardzo precyzyjne i bardzo trafne. Oczywiście tu trzeba wziąć jeszcze poprawkę na tłumaczy, tak? Że no, są czystą esencją tego, co Bóg wypowiada. Jego wolą, jego spełnieniem. Bardzo dokładnie się wypowiada. My idziemy do Dawida. Według tego kwasu faryzeuszy i saduceuszy Dawid nie mógł być. Używam tego sformułowania tu już celowo Żydem. Oczywiście to jest błędne nazewnictwo, czyli Judejczykiem, bo po matce. Kim przodkowie byli? Tutaj mamy, że Dawid wywodzi się z matki, za chwilę, z matki, która była Moabitką. Dawid, znaczy nie Dawid, tylko jego przodkowie. Dwie poganki, dwie nawet, już my z Filipem zauważyli. Nawet dwie. Rut, a potem... jeszcze wcześniej ta... Nie, Rut. Rut najpierw. Moabitka Rut. Kim była? Jerycho. Rahab. Tak. Kim była Rut? Bo tu też to prawo
zaraz do tego przeczytamy, to prawo wykupu, które z tymi córkami Bóg wypowiada się przez Mojżesza, ma zastosowanie i to przeczytamy za chwilę. Rut była Moabitką, Noemi, czyli jej, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, teściowa, chociaż to też jest złe określenie, bo też jakieś sprawdziłem, to żona syna powinna mówić, że to jest ćwiekra. Natomiast teściowa odnosi się, gdy jest mąż, mówi do swojej, do matki swojej żony, mówi teściowa. Natomiast w konfiguracji, gdy żona, czyli mówi do matki swojego męża, to powinna mówić ćwiekra. To jest tak właściwie to powinno funkcjonować. To się przekształciło, że do jednego. W staropolskim ćwiekra to była teściowa. No ale, tam... ale to rozluźniano wtedy te określenia. Natomiast to się stało takim określeniem, że to i to jest teściowa. Tak jak kiedyś stryjek i wujek było odróżnienie. Natomiast w angielskim, nie wiem chyba, w jakichś językach funkcjonuje, chociaż w angielskim to już po imionach mówią bardziej. Te osoby, które wchodzą do rodziny. Natomiast w dawnych czasach ta Ruth mówiła do Noemi, że jest matką, kto wchodził. To, co ta duchowość tutaj, to przynależność do rodziny powodowało takie, a nie inne nazewnictwo. Dzisiaj w polskim języku też w wielu rodzinach funkcjonuje, że ta osoba, która wchodzi do rodziny, mówi ojcze i matko, tak? Tak, zwykle tak jest jednak. Powinno tak być, chociaż z tego widzę, że ten amerykański styl mówienia po imieniu wchodzi pomału. Pan się ma bitka, to była żona jej syna. Oni tam byli w tej ziemi moabickiej i tam synowie zmarli. Z powodu głodu. Tak. I ta Rut postanowiła, że wróci, tak, z Noemi do ziemi obiecanej. Noemi postanowiła, że sama wróci, po czym obie synowie chciały się przyłączyć, ona im nie pozwoliła. Jedna synowa wróciła do swojej rodziny moabickiej, a Noemi nie chciała wrócić do rodziny moabickiej, tak, i wybrała i... Rut nie chciała wrócić. Wybrała i Noemi, i Boga. I powiedziała... Twój Bóg jest moim Bogiem. Tak. Lud twój, tak. Tak, tak, no ja chciałem skrócić tą opowieść, mówiąc, że Rut postanowiła, że pójdzie z Noemi do ziemi obiecanej, ziemi danej Izraelowi, jako człowiekowi, jako jego potomkom. I ona była Moabitką i w tej nomenklaturze słownej, że Żydem się jest po matce, tutaj trzeba by do tych ludzi, którzy tak mówią, powiedzieć, że Dawid był, nie był Żydem. Bo Moabitka Rut poślubiła Boaza, który był z jakiego plemienia? Judejczykiem. Boaz był Judejczykiem. No tak, bo tu jest prawda, potomkowie, tak, słusznie, tak. Słusznie. Znaczy, nawet współczesny judaizm przyznaje, że kiedyś w czasach biblijnych narodowość, prawda, była po ojcu, dopiero w czasach późniejszych. Znaczy, jak to tłumaczy judaizm obecny, że w czasach rozproszenia, w czasach prześladowań, wiele kobiet narodowości żydowskiej było po prostu zgwałconych i nie wiadomo do jakiego narodu, kto był ojcem tej kobiety, no i dlatego... Znaczy prawda, dziecka. No dziecka, pomyliłem się. Tak, 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 tak. Kto był ojcem dziecka, no i dlatego po matce. No ale cóż, no jest to rzeczywiście, nie ma żadnych podstaw biblijnych. Mhm. Ale to też pokazuje, że no nie krew, tylko wnętrze człowieka. To, że Bóg chce iść za Bogiem, że człowiek chce iść za Bogiem. Mhm. Szczerze. Ale też musimy pamiętać, że według zasad rabinicznych Żydem jest ten, kto jest Żydem po matce,
No to używam tego słowa żyd, prawda, no w znaczeniu ogólnym. Natomiast według przepisów państwa Izrael Żydem jest ten, kto pochodzi od matki lub ojca, więc to już jest no trochę inaczej. Mhm. Czyli ja powiedzmy, bo myślałem kiedyś o tym, jak byłem młodszy, gdybym znalazł dokumenty na swoje pochodzenie, mogłem skorzystać z tak zwanego prawa powrotu, który dawał duże przywileje przy osiedleniu się. No niestety teraz to się już zmieniło. No a i zdrowia nie mam takiego, żeby w lecie być w wysokich temperaturach panujących tam. Mhm. Przeczytajmy sobie na zakończenie tej części Księgę Rut, swój Rut. Tutaj drugi rozdział od 19 i 20 werset. Przypomnę tylko o tym prawie, co czytaliśmy dzisiaj, liczb, jak będziemy szukać tamten fragment, liczb 27 od 7 do 11. Słuszność jest po stronie córek Selofhada, daj im dziedziczną posiadłość wśród braci ich ojca, przenosząc na nich prawo do dziedzictwa ich ojca. A synom Izraela zapowiedz, jeżeli umrze mąż, nie pozostawiając po sobie syna, jego dziedzictwo przeniesie cię na jego córkę. Gdyby zaś nie miał córki, dziedzictwo jego przekażecie jego braciom. Gdyby zaś nie miał zrodzonych braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie braciom jego ojca. Gdyby jednak jego ojciec nie miał braci, wówczas jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu z jego rodu, ażeby je odziedziczył. Taki zapis prawny będzie obowiązywał synów Izraela zgodnie z tym, co Jahwe nakazał Mojżeszowi. To jest podstawa. I teraz czytamy właśnie Moabitkę, gdzie nie ma męskiego potomka, Rut i Noemi, tak? Bo ona postanowiła wrócić jako córka Noemi, tak? Bo tak można to według tamtego nazewnictwa powiedzieć. I czytamy tak, od 19. Wtedy rzekła do niej teściowa, czyli Noemi. Gdzie dzisiaj zbierałaś kłosy, u kogo pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który się zajął tobą. Wówczas odpowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała i rzekła. Mąż, u którego dzisiaj pracowałam, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi, swojej synowej. Niech błogosławi mu Jahwe, który miłosierdzia swego nie odmawia żywym, ani też umarłym. I mówiła dalej Noemi, mąż ten jest krewnym naszym i jednym z tych, którzy mają względem nas prawo wykupu. Dlatego Noemi, Rut weszła do rodu Judy, do domu Judy, tak można by też powiedzieć, do linii rodowej Judy, bo to zostało zastosowane to prawo. Boaz miał prawo wziąć ją jako żonę, biorąc ten wykup, czyli tam dokładnie nie wiem na czym to, o co chodziło, może też uciekli. Chodziło o to, żeby kobieta nie została. Możliwe, że uciekli też z powodu może długów, trudno powiedzieć, wrócili. W każdym razie też, żeby nie została bez potomstwa. Uciekli z powodu głodu. Tak. Bo nawet się tak dosyć, taka gorzka ironia w pierwszych słowach, że nastał głód w Betlejem. W języku polskim nie widzimy tej ironii, mm-hmm. ale jeżeli w języku hebrajskim nazwa Betlejem to jest Beit Lechem, dom chleba. Tak. I tu jest właśnie taka tragiczna ironia, że w mieście, które się nazywa tak. dom chleba, nastał głód. Natomiast Boaz wziął Rut też jeszcze z jednego innego prawa, bo syn Noemi, czyli mąż Rut, nie miał męskiego potomka. I jako bliski krewny Boaz miał Ale ja nie wiem, czy to obowiązuje bliskiego, to tylko chyba rodzonego brata, ale jego brat też umarł, dlatego może to przeszło właśnie na dalszego krewnego. Nie wiem, ale może mieć to jeszcze, bo filmy jakby pokazują, że oni się zakochali w sobie i dlatego on ją poślubił, ale może ja tutaj patrzę pod względem Tory i praw, które tam jest, może tutaj jeszcze wchodzi właśnie to prawo wzbudzenia potomstwa, nie wiem. Możliwe, jest jakaś mała przesłanka w tym.
W każdym razie tu widzimy, że jest mowa o tym prawie wykupu, o którym się córki Selofhada upomniały. I to prawo tutaj zostało zastosowane i tak w linii rodowej Dawida i powiem też dosadnie w linii rodowej Jehoszuły ben Dawid ben Josef znalazła się kobieta z narodów, która z wiary, z ufności weszła do tego, do tej rodziny i stała się jedną z nich. To też jest bardzo wymowne, bo może ta nauka, że jest się Żydem po matce, może też wyszła w kontekście Mesjasza, w przeciwieństwie, żeby to umniejszyć. Nie wiem. W każdym razie jest ta nauka bardzo wątpliwa. Ona funkcjonuje w przestrzeni. Nomenklatura słowna, tak jak czytałem wielokrotnie, książki żydowskie mówią już o zabijaniu przez faraona dzieci żydowskich. No, nie tylko, jakbyśmy już to szli, jak to jest zamiennik, to jest półprawda, ale ja uważam, że to słowo jest wprowadzane po to, żeby jakieś połączenie nastąpiło, a tego połączenia ja nie widzę. Dlatego też powiedziałem o proroctwach, że warto nie skupiać się na części proroctw, tylko wniknąć w słowa, jakie Bóg używa w proroctwach. Ma powrócić cały Izrael. Cały. 12, a w rezultacie 13 pokoleń potomków Izraela, Jakuba, ma powrócić. A dzisiaj może kilka osób się przyznaje do może 2-3 plemion maksymalnie, ale nie 13. Współcześnie mieszkających tam na Bliskim Wschodzie. To trzeba wziąć pod uwagę, że chce się, to chcenie, żeby te proroctwa się spełniały, natomiast jeżeli Bóg jest precyzyjny, mówi, że powrócą potomkowie, synowie Izraela, to mają potomkowie wrócić. Nie inaczej nie da się. Nasze chcenie nie zmieni i nie zmieniajmy słów wiekuistego, tak jak Piotr próbował w stosunku do Jeszuły i do tego, co miało się tam stać. To proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, gdzie są te dwie laski, no nie będę teraz przedłużał niepotrzebnie, ale wiemy, o co chodzi, symbolizujące Judę i Izraela, czyli te dwa podzielone państwa izraelskie. One mają się połączyć, a poza tym w Księdze Objawienia w siódmym rozdziale apostoł Jan w wizji ujrzał 144 tysiące osób ze wszystkich pokoleń Izraela, a gdyby to umknęło naszej uwadze, to te plemiona zostały imiennie wymienione, wyliczone, prawda? I to można sprawdzić w każdej chwili w siódmym rozdziale. Tak. Dobrze, zakończymy tą część. Zrobimy do 15? Zróbmy do 15 dzisiaj. Do 15 zrobimy przerwę. Po przerwie trochę porozmawiamy ABC o Księżycu, ale nie takim w sensie astronomicznym, jakie wymiary, ile kilometrów. W sensie, jak Księżyc wpływa na nasze liczenie czasu i w związku z tym święta dni wyznaczone, które wyznacza Bóg. To po przerwie. Do 15 zrobimy przerwę. Zapraszam ponownie.